Znajdujemy się w najstarszej parafii diecezji tarnowskiej. Jest to parafia w Podegrodzie pod wezwaniem świętego Jakuba Starszego Apostoła. Początki tej parafii sięgają 1054 roku, czyli praktycznie początki naszego chrześcijaństwa na ziemiach polskich. Tutaj miejscowość Podegrodzie bierze swoją nazwę od tego, że tutaj na tej górze za nami, za kościołem, w kierunku na Szacowiec był zamek. I ta miejscowość nazywała się Podgrodzie. Z czasem przekształcono, prawda, na Podegrodzie. Kościół, w którym się znajdujemy, jest wybudowany w latach 1830-1835. Dlatego, że na tym miejscu do 1822 roku był stary drewniany kościół, który uległ spaleniu. I w momencie, kiedy tamten kościół się spalił, wybudowano ten oto kościół, w którym się znajdujemy w latach 1838-1835. Tą informację można zwrócić uwagę, jeśli nasz wzrok tutaj skupimy w kościele, to właśnie nad piękną polichromią, która jest nową polichromią, ma około 20 lat, jest autorstwa naszego tutaj miejscowego artysty, pana Kazimierza Twardowskiego. Przedstawia ona, jak widzimy, świętych związanych tutaj z Polską, związanych z Małopolską, Podkarpaciem, ale też i wybitnych świętych, prawda, kościoła powszechnego. W ołtarzu głównym znajduje się obraz świętego Jakuba, namalowany również przez pana Kazimierza Twardowskiego. Także tutaj jest to współczesny obraz świętego Jakuba, naszego patrona. Natomiast po prawej stronie, gdybyśmy teraz popatrzyli na kościół, to po lewej stronie znajdziemy kaplicę świętego ojca Stanisława Papczyńskiego, który właśnie tam, który tutaj w Podegrodziu 18 maja 1631 roku przyszedł na świat. I rzeczywiście, co jest fenomenem tej parafii, to to, że ojciec święty Jakub cieszy się mniejszym kultem, mimo że jest patronem, od naszego świętego rodaka ojca Stanisława Papczyńskiego. Jeśli mówimy o ojcu Papczyńskim, to warto nadmienić jeszcze jedną sprawę, że każdego 18 dnia miesiąca tutaj o godzinie 18 w kościele jest uroczysta msza święta połączona z nowenną do naszego świętego patrona, gdzie ludzie przyjeżdżają z całej okolicy, piszą prośby, podziękowania, które właśnie w czasie tej nowenny są odczytywane i doświadczamy tego, że ojciec Papczyński cały czas działa. Cały czas działa, wypraszając, orędując za nami, wypraszając łaski, o czym świadczą podziękowania, które są zamieszczone. Nie jak wieczerników na Mariankach. Zgadza się, także ojciec Stanisław tutaj jest, działa i parafianie i miejscowi mieszkańcy cieszą się, że mają takiego wielkiego rodaka. W towarzystwie króla Jana III Sobieskiego, gdzie ojciec Papczyński błogosławi króla przed A to było tak, on był spowiednikiem Jana III Sobieskiego. Ojciec Papczyński spowiadał króla Jana III Sobieskiego jeszcze jako hetmana, potem jako króla dłuższego papieża. Innocentego chyba tak, też. Tak, Innocentego XII, nuncjusza apostolskiego w Polsce, Antonio Pignatelli. Tutaj mamy różnego rodzaju skarby, ciekawości i tak dalej. No właśnie jest święta Anna. Jakieś liczne rzeźby. Warto jeszcze zwrócić uwagę w kościele na obrazy, które są tutaj na dachach, przedstawiające angelizm. Muszę musiałbym jeszcze.
XIV. Marmur. Tak samo jak w ołtarzu głównym jeszcze jest jedna ciekawostka. Tak? W tej chwili akurat mamy świętego Jakuba wyeksponowanego naszego patrona, ale na miesiące związane z Matką Bożą jest obraz Matki Bożej w niebo wziętej z ojcem Stanisławem Papczyńskim. O. Gdzie jest przedstawiony kościół w Podegrodziu, ojciec Papczyński modlący się do Matki Bożej Niepokalanej. Hmm. Na co można zwrócić uwagę, jeśli nasz wzrok tutaj skupimy w kościele, to właśnie nad piękną polichromią, która jest nową polichromią, ma około 20 lat, jest autorstwa naszego tutaj miejscowego artysty, pana Kazimierza Twardowskiego. Przedstawia ona, jak widzimy, świętych związanych tutaj z Polską, związanych z Małopolską, Podkarpaciem, ale też i wybitnych świętych, prawda, Kościoła Powszechnego. Ambonie Ewangeliści. Super. Piękna. Marmurowa. Piękna księżnica. A tutaj jest świętego Józefa chyba. Tak, to jest obraz świętego Józefa. Na dole jest obraz świętego Stanisława Kostki. Gdyby, tylko w tej chwili nie damy rady tego zrobić, obraz świętego Józefa jest zasłaniany bardzo starym obrazem Matki Bożej, który cieszył się tutaj wielkim kultem tej parafii, on jest po renowacji. I na przykład na październik, na maj, czy właśnie w grudniu, na 8 grudnia, tam ten obraz jest wyeksponowany.